Okej, halo, halo, witam serdecznie. Zagrałem sobie dzisiaj po raz kolejny w Resident Evil 8 lub jak to woli Resident Evil Village. No i może pamiętacie, ostatnio udało nam się pokonać właśnie tą Lady Dimitrescu. To jest właśnie pierwsza osoba z tej całej przerażającej rodziny. Ale cały czas mamy jeszcze kilka innych portretów, kilka pewnie takich, nie wiem, bossów pobocznych. No i na sam koniec matkę Mirandę. Ale zanim to zrobimy, nie wiem, przejdziemy sobie na jakieś nowe tereny i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc naszą obecną misją, z tego co pamiętam, było dostanie się do domku z czerwonym kominem. To był nasz najważniejsza misja, ale czy to jest chyba to, z tego co widzę? Jestem prawie przekonany, ale jak się w ogóle tutaj dostać? Czy jak na razie nie mogę tego wykonać? Czy to była nasza obecna misja? No niestety, wszystko jest zablokowane. Więc prawdopodobnie trzeba będzie się tutaj przedostać. Właśnie to było na samym początku, jak tutaj byliśmy, zablokowane tak samo jak to miejsce. Więc ciekawa sprawa. Może zobaczymy sobie na samym początku te wszystkie piwnice. Nie wiem, coś tutaj znajdziemy ciekawego. Sporo przedmiotów, więc dziękuję serdecznie. Okej, misiek jakiś. To interesująca sprawa. Teraz sobie to zobaczymy. I to było na tyle. Jakaś kotłownia albo coś w tym stylu. Więc chyba już więcej już tutaj nie ma. A nie, jednak coś się jeszcze może znajduje. A co się stanie, jeżeli wezmę teraz inwentory tego miśka, bym sprawdzić. Czy to jest jakiś, nie wiem, przedmiot fabularny? A nie, to jest wartościowa rzecz. A zobaczmy. Egzamin? Nie, no to jest niemożliwe. Chyba zaraz? Może coś znajdziemy w tym miśku. Nie, tutaj absolutnie niczego nie ma. Czy to jest rzecz na sprzedaż i w zasadzie tyle? A co ciekawa sprawa, nie wiem, wydawało mi się, że jeszcze... O, pick-up, proszę bardzo, no to jest pewnie warte o wiele więcej. No teraz mamy wszystko na niebiesko zaznaczone, czyli wszystko zostało sprawdzone. No jak sobie teraz radzić? Teraz przyjdziemy piętro wyżej. Co się tutaj będzie działo ciekawego? Bo wcześniej nas jeszcze tutaj nie było, więc nie wiem, ciekawa sprawa. Zrobimy powolną eksplorację. Sprawdzimy sobie te wszystkie tereny i ktoś ewidentnie jest w domu. Dobra, a może tędy najpierw? Co by warto było tutaj sprawdzić? Witam serdecznie. Ciekawe, czy tutaj będzie w ogóle bezpieczny teren, czy nie. Coś tutaj eksplodowało, jakiś, nie wiem, szklanka albo coś w tym stylu. Więc trzeba się mieć na baczności. O, jeszcze jakieś notatki? Słyszałem krzyk z domu z kominem. Chciałem sprawdzić, co się dzieje, ale droga była zablokowana. Niestety, chyba będę musiał wrócić jakąś długą drogą. Kto by pomyślał, że dziura w ścianie będzie aż taka przydatna? Jeżeli nie uda mi się wrócić do ranka, wtedy powinnaś pójść do domu Luizy, ojciec. Okej, to całkiem ciekawa sprawa. Zaraz, zaraz, bo jeszcze miałem... poza myszkę, poza ekranem. Czyli całkiem możliwe, że to jest domek tej dwójki, tego ojca oraz tej Leny, czy tam Eleny, jak ona się w ogóle nazywa, już dokładnie nie pamiętam. Więc całkiem możliwe, że to oni właśnie tutaj mieszkali. To interesująca sprawa. Wszystko właśnie zobaczyć, jak oni tutaj mieszkali. Ale czy to jest w ogóle bezpiecznie? O kurde. Dobra, coś się tutaj ewidentnie dzieje. Animal body. Dobra. Jakiś jeszcze przedmiota z tej strony? Bo przed chwilą coś było tutaj słychać. Coś tutaj ewidentnie się znajduje. Może w toalecie. Tam? Niczego nie ma. Jakieś kilka przedmiotów i w zasadzie tyle. No skąd te wszystkie hałasy dobiegają? Teraz pytanie. A, mamy kolejny skrót, cudownie. Może tutaj? Jakiegoś save'a jeszcze dostaliśmy. A, czyli będzie może przejść na nowe tereny zaraz, okej. A to może za chwilę tutaj przejdę. Na samym początku tutaj sobie zobaczę, kurde, ile krwi. What the hell? Patrzcie na to, znowu tutaj zniszczyli jakieś zwierzę, trochę nieprzyjemna sprawa. Tam jeszcze coś wisi, jakaś kolejna głowa, okej. I co było na tyle? Nie, jeszcze coś...
Mamy do wzięcia inwentory. Potrzebny mi jest wytrych, ale niestety nie mogę teraz tego otworzyć. Nie mam takich rzeczy. Dopiero za jakiś czas. Zobaczmy sobie może z tej strony. A nie, to trzeba przytrzymać. Więc stawiałbym, że tutaj może te demony się będą znajdowały. O kurde, no rzeczywiście. To o wiele szybciej niż bym chciał. Koleś dosyć szybko zginął. Dobra, po prostu wspaniale, a kto wie? Chciał po prostu może w kolejce do toalety? Nie, ten już nie żyje, całe szczęście, ale na wszelki wypadek zamknę, żeby nie zmutował. Ktoś umarł w toalecie, czekając na ratunek. Co to w ogóle się znajduje? Coś trzeba tutaj przymocować? Na jakiś inny przedmiot i w zasadzie tyle. Więc czeka nas kolejna zagadka. Zaraz, zaraz, jak kojarzę te tereny w zasadzie? Już tutaj byłem na samym początku gry, czyż nie? Pamiętacie to miejsce? Tylko trochę się zmieniło, na przykład ten traktor został władowany tutaj. Już tutaj byłem kiedyś. To sam początek gry, jak jeszcze nie miałem żadnych broni. Więc dawno temu rzeczywiście tutaj byliśmy. I zaraz sobie przejdziemy na nowe tereny, a tędy? Tutaj pamiętam, że dało się przejść, ale pewnie będzie zamknięte teraz. Zamknięte z drugiej strony, tak jak sądziłem. A tędy? Podobna sprawa. A, patrzcie na to. Dobra, jest i amunicja. I tym oto sposobem udało nam się wszystko w takiej stodole załatwić, więc cudowna sprawa i chodźmy sobie na zupełnie nowe tereny. No wcześniej to było niemożliwe, żeby to odblokować, więc będą się dziać tutaj ciekawe rzeczy pod F. A to automatycznie mogę kliknąć F i on wyjmuje nóż i to niszczy. Ja zawsze automatycznie, znaczy robiłem to samodzielnie. Więc nie wiem, ciekawa sprawa, że taka jest możliwość. Ciekawe, czy jeżeli nie miałbym na szybko tutaj noża pod jedynką wyekwipowanego, tak, żeby, tak by było, żeby wyjmował, nawet nie wiem. Jakieś zdjęcie? Co się w ogóle tutaj znajduje? Jakiś koleś bez głowy, tak to wygląda. Albo nie wiem, w sumie ciężko powiedzieć. Spójrz przez okno? Może jakoś tutaj, nie wiem? Przez które okno? O co tutaj dokładnie chodzi? Pewnie tam. Nie, wszystko jeszcze zostało. 04. A, okej. No witam serdecznie, koleś. Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Czegoś takiego można się było spodziewać, takich jumpscare'ów. Kurde, ale go rozkwasiłem. Już za dużo horrorów grałem. Dobra, już nie powinno być chyba więcej. Czy mamy 07, 04 i oraz 08? Czy to jest jakiś kot albo coś w tym stylu? O co w ogóle tutaj chodzi? Ciężko mi w zasadzie powiedzieć. A, 0... Jeszcze raz, 04? 07, 04, 08. Teraz sobie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to jest w ogóle samo widoczne. Te wszystkie liczby. Nie wiem, czy takie tekstury dziwne, czy jak to wygląda. 07, 04, 08, jeżeli dobrze pamiętam. I tyle. I tym oto sposobem zyskaliśmy... O kurde, jakaś nowa broń, okej. Dobra, zaraz to wypróbujemy oraz przedmiot. Trochę do tego całego traktora. Jak ta broń się prezentuje? Czy ja już ją wyekwipowałem? Chyba tak? Ciężko mi w zasadzie powiedzieć, którą ja mam obecnie broń. Handgun, pistol. Ja myślę, że to może być trochę mocniejsze. Inwentory, kurde. Dobra, czyli shortcut. Powiedzmy, że tak będę miał. Czyli rzeczywiście, to co mam obecnie w ręku, to jest nowa broń. Nowy pistolet. Czyli wszystko zostało sprawdzone, wracamy na poprzednie tereny. I mamy jakichś przeciwników, witam serdecznie. Proszę bardzo.
Jest ich całkiem sporo, kurde, ale szybcy. Jaka sobie radzić na takie ilości, o kurde. Was zwariowali. Pojedynczo muszę ich trzymać. Do domku bym się jeszcze udał. Ja nie mogę, porąbane. Mam jeszcze jakieś inne bronie? Dobra, z shotgunem sobie poradzę teraz. Jest ich trochę zbyt dużo. Naprawdę. Trochę było ich zbyt dużo, już musiałem shotgun wykorzystać. Powiedzmy, że było warto. Raczej mam pistolecik, jakim jesteśmy teraz w stanie. Inwentory może być cały czas w miarę zielony, więc nie ma tragedii. Jak sobie teraz radzić? Pytanie. A może to do tego służy? Nie, to jakiś inny przedmiot jest wymagany. Myślałem, że ta wajcha będzie już pasowała, ale... niestety nie ma tak prosto. A więc... Chyba do tego traktora należy to jakoś wsadzić, ale... jeszcze dokładnie nie wiem, na czym ma to polegać. To? To jest jakiś podnośnik? A, okej. Okay. Dobra, więc powiedzmy, że jakoś się tutaj przyczołgam. O, mamy potwora nad sobą. A? Nie, nic nie ma? Wyglądał tak, jakby tutaj wskoczył na mnie. Już nie mam pojęcia. Tam widzę jednego. I tyle? Z daleka sobie postrzelamy headshoty i tyle. Kurde, fajnie by było przynajmniej jednego tutaj załatwić. Ja nie mogę, ciężka sprawa. Chyba muszę z shotguna korzystać. Że taki załatwiać. Jak jest grupka naraz, to ciężko sobie inaczej poradzić. Tutaj już byłem wcześniej. Jeszcze kilka rzeczy do sprawdzenia. Jakimś cudem mnie jeszcze tutaj nie było. No, na przykład wytrych by się tutaj przydał. Niestety nie mam takich rzeczy. A co to w ogóle oznacza to? Że jakieś zwierzę tutaj niby jest? Ciekawa sprawa. Coś się tutaj zmieniło? Nie, tutaj już nie ma żadnych nowości. Coś tu jeszcze słyszę. Świnia? Że co? What the hell? O kurde! What the hell? Mięso znalazłem. Okej, okay, można to jakoś wykorzystać. Kurde, porąbane, tego się nie spodziewałem. Ale jeszcze nam coś zostało w tym miejscu, kurde. Po prostu świnia sobie tutaj stoi, w zasadzie tyle. Jakie straszne miejsce. Jeszcze coś niby tutaj mamy, ale szczerze mówiąc niczego nie widzę. Może piętro wyżej, nic? Nie, jeszcze tutaj wrócę z tym, jak to się nazywa, wytrychem i wtedy dokończę tą całą miejscówkę. Może jeszcze dzisiaj, zobaczymy. Postaram się być w miarę dokładny. W każdym razie jakoś teraz tędy trzeba będzie się przedostać, więc powtarzamy te wszystkie lokacje i zobaczymy. A co tutaj widzę? Czyli, że załatwiłem jakieś zwierzę. O co tutaj w ogóle chodzi? Ciekawa sprawa. No, mamy kolejnego potwora, dobra. W takim razie załatwiamy go z daleka. Na razie z pistoletu. Come on, tego jednego chociaż. Ilu ich w ogóle jest? Nie dam rady z tylu on zawalczyć. Ten miał mało życia, tamten jeden, come on. I to było na tyle. Bo shotgun dobrze sobie radzi. No właśnie, jeszcze muszę jakieś ammo wykraftować, bo samo z tym wszystkim stoję. Jak się w ogóle kraftuje? Zapomniałem już totalnie. Dobra, do tego jedno. Dwa. O, na więcej mi jest stać. Okej, dzień strzał do shotguna. To powinno załatwić paru zombiaków. Przy okazji jeszcze tutaj mamy wejście do jakiegoś domu, w którym chyba jeszcze mnie nie było.
Zamknięte z drugiej strony, ok, jeszcze jakiś dynamit. I to by było na tyle? Ok, tylko jeszcze jakaś kłódka. I to powinno później załatwić sprawę. Więc za tym drugim przejściem wydaje mi się, że wszystko powinno być już tutaj załatwione. Te wszystkie zombiaki zobaczymy. Chociaż kto wie, może... O kurde! Co to w ogóle jest? Jaki straszny! Z kim ja w ogóle walczę? Ile on potrafi przeżyć? Zaraz inwentory muszę, może ten granat wyposażyć. Shortcut pod czwórką, dobra. Zobaczymy, czy to wystarczy, come on. Jeszcze mało? Porąbało go. What the hell? Come on. Rozkwasiłem mu głowę. A, dostałem minibossa. O, jeszcze jakiś interesujący item, ale kurde, dwa granaty. Sześć strzałów ze snajperki. Oraz kilka z shotguna, no cóż. Dobra, powiedzmy, że było warto. I jak sobie teraz radzić? Mogę to teraz sprawdzić, tą lokację? Bo wcześniej była ona niedostępna. Więc jak sobie teraz radzić? Od razu tutaj pójdziemy? No dobra. Niech będzie i tak, od razu z shotguna sobie skorzystam i... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co to jest? A, chyba wytrych. Więc po prostu wspaniale. Czy tutaj jest w ogóle człowiek bezpieczny? Nie jest, niestety. Kurde, jaki potwór. No właśnie, tego się można po tej grze spodziewać. Trzeba być super dokładnym. Jeszcze jakiś przedmiot, jakaś lalka, coś w tym stylu. Więc powoli wychodzi. Tak jest. Dobra, domek został sprawdzony. Jeszcze tylko kilkanaście takich, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, proszę bardzo, kolejna skrzynka, jakieś jeszcze strzały. Więc sporo przedmiotów tutaj dzisiaj zyskujemy. Postaram się właśnie dzisiaj wszystko już tutaj wygrać z tą całą wioską, ale... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakaś notatka? Dla tych, którzy się interesują... Przez to, że długo nie było tego jakiegoś lutera, to chyba jakiegoś muzyka, rozumiem. Przechowuję jego klucz do domu. Znajdź mi, jeżeli tego potrzebujesz. Pozdrowienia, Józef Simon, jakiś ogrodnik. Czy jak na razie się tutaj nie dostaniemy, jakiś klucz jest tutaj potrzebny i wątpię, żeby cokolwiek tutaj pasowało z tych moich obecnych, więc... A, tam jeszcze jakieś przedmioty w środku, okej, okay, jasna sprawa. Więc trzeba będzie oczywiście całą tą wioskę odnaleźć. No i dopiero wtedy dowiemy się, co jest w domu tego całego muzyka. A mógłbym się tutaj przedostać? Zobaczmy. Jakiś jest tutaj klucz wymagany, ale pytanie... O, pasuje jakiś, nawet dokładnie nie wiem, który. Jakiś chyba srebrny albo coś w tym stylu, więc po prostu wspaniale. No i zobaczmy, co tutaj się znajduje. Jest tutaj bezpiecznie? Nie ufam takim zakrętom. O! Okej. To jest ewidentnie do tych wszystkich studni, jakbym stawiał. Więc zaraz się wielu rzeczy dowiemy, jak to wszystko otworzymy. A najpierw drabiną do góry. Wchodzimy na dach, może jeszcze jakiś parkour wykonam, kurde. Nie wiedziałem, że tutaj będzie może jeszcze po dachach chodzić. Jednak ciekawa sprawa. Jeszcze jakieś kury. Ech, a bez sensu do nich strzelać, może z noża skorzystam jak w jakimś CS-ie. Dobra, jeszcze jakieś coś do kraftowania, okej. Jak sobie teraz radzić? Co ja mam teraz wykonać? Czy to się w ogóle będzie opłacało tutaj zaskoczyć? Nie mam pojęcia, ale już zaskoczyłem. Mordujemy kury. Czy to jest w ogóle możliwe? W CS-ie trochę inaczej to wyglądało, one się tak na pierz od razu rozwalały. Nie, może coś z tego wyjdzie. Come on, jakie on... Jak ciężko je w ogóle zamordować? Come on, coś z tego w ogóle wychodzi? Ale ja jestem tutaj złą osobą. Tak jest, proszę bardzo, są i przedmioty, dziękuję serdecznie. Może było jednak warto. Okej, więc przeszukajmy sobie jeszcze te wszystkie tereny. Gdzie ja się w ogóle znajduję? A, chyba jakiś skrót tutaj odblokuję zaraz.
to do tego głównego przejścia, do tego safe roomu. Więc powiedzmy, że pójdę zasejwować tak dla pewności, bo nie wiadomo, co jeszcze mnie tutaj czeka w tym całym miejscu. Więc myślę, że czasami warto to wszystko wykonywać. To by było ciekawe, gdybym teraz tego Chrisa spotkał, ale to jeszcze za wcześnie. Dobra, więc sejwujemy. Widzę, że tutaj około 20 minut rozgrywki, więc jeszcze oczywiście pójdziemy sobie trochę dalej. I być może... Nie wiem, co ja mam w zasadzie teraz robić. Zobaczmy ten kurek. Czy ja mógłbym się jakoś dostać, coś z tego wyłowić, czy o co tutaj chodzi? Jakiś przedmiot chyba wydobędę, nie wiem. A, okej, czyli przedmiot rzeczywiście mamy. I to koło zostało nam już oddane, więc wspaniała sprawa. No ale jeszcze wiele rzeczy mamy do sprawdzenia w tym całym miasteczku. Więc zanim jeszcze to wszystko wygram, jeszcze chyba minie trochę czasu. Więc szukamy kolejnych studni, kolejnych jeszcze jakichś, nie wiem, rzeczy interesujących. W jakich to w ogóle miejscach było? O, tutaj mamy kolejne. Ciekawe, czy to jest możliwe, żeby jakiś zombiak tutaj się znajdował. Wyłowimy jakiegoś potwora. Come on, trzeba być ostrożnym. Głowa. A, okej, zaraz. Wydaje mi się, że mógłbym to jakoś połączyć? Czy to są jakieś kluczowe przedmioty, czy o co tutaj chodzi? Kombajny. Dobra, i mam jakąś zabawkę. Czy to jest w ogóle na cokolwiek przydatne? To jest chyba jakaś wartościowa rzecz i tyle. Very valuable. Okej, czy jest bardzo wartościowe. Dobra, więc po raz kolejny przejdziemy sobie na to całe miasto i odblokujemy jeszcze wszystkie inne upgrade'y, jakieś dodatkowe znajdźki i w zasadzie tyle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tutaj również jest bezpiecznie, wspaniała sprawa. A jeszcze ten mógłbym się jakoś przydostać, to ja w zasadzie nie mam pojęcia gdzie. Okej, wszystko zostało sprawdzone, więc zobaczmy. A, czyli zrobiłem sobie takim sposobem. A, okej, dobra. Czy jeden skrót, żeśmy odblokowali, wspaniała sprawa. Więc zobaczmy sobie jeszcze dalej, tędy na przykład. Halo, halo. Kurde, jaki kibelek w ogóle ładny. Czegoś takiego się jeszcze nie spodziewałem, to jakiś bogacz tutaj mieszkał. Może warto to jeszcze wszystko sprawdzić. Wejść jakoś do środka. Takiego widoku się nie spodziewałem, jeżeli pójdę właśnie do toalety w tym miejscu. Jeszcze jakieś linki. A, dziura w dachu, okej. Aaa, czerwony komin. To ja miałem się właśnie tutaj dostać. Ale czy teraz to mam wszystko wykonywać, czy później? Dobra. Od razu sobie pójdziemy. Nie ma co przedłużać. Może znajdziemy jakąś ciekawą rzecz. Unlock. Słychać jakiegoś potwora. Dobra, dostał w głowę, ale przeżył. Kurde, jakie to są potwory. Dobra, nie chcę już marnować shotguna, dobra. Całe szczęście załatwione, więc proszę bardzo. I tutaj miały być jakieś szczegóły. O, co to jest? Jakiś ważny przedmiot. Co to, nowy kluczyk, czy co to jest? O co tutaj chodzi? Klucz ze skrzydłami jest tylko pojedynczym elementem układanki. Potrzeba jeszcze jakichś trzech innych, z tego co rozumiem. I tym oto sposobem udało nam się chyba jakiś inny klucz odblokować? A, czyli połączyłem i... Damn it. Better see the Duke again. Dobra, zaraz się spotkamy z tym całym Duke'em, ale jest jeszcze wiele rzeczy do sprawdzenia. Ja całą wioskę postaram się teraz już zwyciężyć. To jeszcze jakaś notatka, okej? Poświęcono dwie kozy dla matki Mirandy. Oferowałem wełnę do matki Mirandy. Powiedziała mi, żebym znalazł listę jakichś, nie wiem, narkotyków, czy tam leków i narzędzi przez kilka dni. Zastanawiam się dlaczego. Nie ma wiadomości od matki Mirandy. Cały czas zapasy jakiejś żywności nie przestaną tworzyć zamieszania, coś w tym stylu. Powiedziano mi, żebym zabrał przedmioty do kościoła w jaskini,
Ale to, co zobaczyłem, było przerażające. Czterech lordów władców było z matką Mirandą, która trzymała dziecko. Coś szeptała oraz dotknęła dziecka. Nie mogę tego wytłumaczyć, ale wtedy dziecko zamieniło się w jakiś biały kryształ, a potem ona... Nie mogłem wytrzymać i zapytałem, dlaczego robi takie straszne rzeczy. Matka Miranda się wtedy do mnie uśmiechnęła. To jest wybrane dziecko. Ona wróci do swojej oryginalnej formy, bez znaczenia, co się jej stanie. Wtedy dała każdemu lordowi część tego kryształu w flaszkach i wtedy odeszli. Zapomniałem się ukłonić do matki Mirandy przed tym, jak poszedłem. Cały czas się trzęsę. Co ona zrobiła? Kim jest to dziecko? I to będzie bez komentarza od tego całego Ifana? Okej, to super ciekawa sprawa, czy już wszystko w zasadzie wiemy? Czyli, że zostały trzy inne flaszki? I trzeba będzie jakichś, nie wiem, trzech innych bossów, trzech innych lordów jeszcze pokonać, czyli... Do tej pory wygląda tak, jakbyśmy wygrali jakąś 1/4 gry. Albo, nie wiem, właśnie coś w tym stylu, to ten tytuł jest znacznie dłuższy niż sądziłem. To super ciekawa sprawa, szczerze mówiąc. Czy udało mi się tego, tą Lady Dimitrescu załatwić, to już taj jasna sprawa. Jest jeszcze ten Heisenberg, to jest z pewnością, oraz... No jeszcze w zasadzie nie wiem kto. Jakie są jeszcze tutaj... Jacy są inni lordowie? Więc to by było w zasadzie teraz na tyle. Jeszcze pójdę zasejwować oraz z tym Duke'iem porozmawiać. I jeszcze pójdę do tej wioski na sam koniec, żeby... coś znaleźć. A, to są ci lordowie, okej, czyli mamy tą... Dimitrescu, mamy Heisenberga, mamy jeszcze jakąś, nie wiem... Co się jakąś marionetką bawi oraz... Nie wiem, jakiegoś potwora. To w sumie jest całkiem podobne do tej... wróżki, czy tam, nie wiem... wiedźmy, która tak czasami... krąży i nam opowiada tą historię i mamy matkę Mirandę i w zasadzie tyle. Więc na wszelki wypadek tutaj sobie zasejwuję, okej. I idziemy do Duke'a chyba? To jest chyba najlepsza opcja. Chyba właśnie tędy właśnie mamy to przejście. Nie wiem, czy tutaj jeszcze będą jacyś przeciwnicy? No, czyli mamy tego Duke'a, zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Dimitrescu. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Okej, czyli dostaliśmy całą mapę, po prostu wspaniale, jasna sprawa, Dimitrescu została już załatwiona, więc to było tyle. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. No dobra, you mogę wish to make coś? A purchase? Ah yes, I have you.
Find some quality ingredients and bring them to me. Mogę gotować, że co? Kojarz jakieś gotowanie mi tutaj chcę podać. Okej, czy ja w ogóle mam aż tyle tego wszystkiego? Nawet nie wiem, chyba nie ma takiej możliwości, kurde. Kto by się spodziewał, że gotowanie będzie tutaj możliwe? To z pewnością nie ja. No bo w każdym razie patrzę, ile ja w ogóle tutaj przedmiotów znalazłem. Jeszcze wytworzyłem kilka ciekawych rzeczy. Nekles? To jest valuable, okej. Nie, tego jeszcze nie chcę sprzedawać. To jest drogie, 15 tysięcy. Dobra, i tyle. Okej, jestem zadowolony. Aha! Więc teraz jeszcze ulepszmy sobie wszystkie bronie, jakie tylko tutaj mamy. Jeszcze jakiś inny pistolecik. No zaraz, ja z tego w ogóle korzystałem, okej. One moment, please. Ja wszystko ulepszam. To jest bez wątpienia najlepsze podejście, żeby bronię ulepszać. These hands are more dexterous than one might think. Jeszcze cokolwiek tutaj mamy do ulepszenia, więc proszę bardzo, tak jest. Jeszcze tutaj pistolecik. Kurde, ile to w ogóle wszystko kosztuje? To ciekawa sprawa, co to w ogóle oznacza? Takie skarby tutaj mamy, to interesujące. Luiza, no właśnie, zobaczmy do tej Luizy. Pamiętam, że tutaj było dosyć mało przyjemnie. Tutaj były różne potwory. Może z shotguna tutaj skorzystam od razu, o kurde. What the hell is this? A, to z tym mamy do czynienia, kurde, tego się nie spodziewałem. Jeszcze kolejny? O kurde! Ilu ich w ogóle się znajduje tutaj? Ja nie mogę! Jaka miejscówka! Ja trochę tutaj ryzykuję. Tak podchodząc, kurde, leczenie, leczenie, leczenie! Jakie straszne miejsce! Uff, kurde, ale lokacja, ale co ja dzięki temu znalazłem, to jest to? To są te wszystkie skarby? Explosive rounds. Nie, to nie o to chodzi, tu jest jakiś skarb. No okej, czyli mamy skarb, proszę bardzo, i to chyba o to tutaj chodziło? O dobra, został już znaleziony, więc cudownie. A tu jeszcze jakiś save room był. A, okej, to ten cały dom został zawalony, jasna sprawa. Dobra, więc to nie było w zasadzie proste, żeby to zwyciężyć, kurde. Jak trzeba było się trochę tutaj narobić na tych przeciwników. Więc dobra, więc to było tyle. I zaraz zobaczymy sobie, gdzie jeszcze miałbym iść. Kurde, chciałem właśnie tą całą wioskę jeszcze wykonać na 100%, ale jak na razie tak trochę średnio to wygląda. Brakuje mi na przykład z tej strony jednego wytrychu, więc tego nie mogę jeszcze wykończyć. Tutaj jeszcze jakiś kluczyk jest potrzebny. Lutiera, ale no też nie wiem, gdzie on w ogóle się znajduje. Jeszcze tutaj mam drzwi zablokowane z drugiej strony, więc najprawdopodobniej trzeba będzie jeszcze tutaj otworzyć, ale tego nie mogę na razie zrobić. Więc to za jakiś czas. Więc jedyna rzecz, jaka mi została, tutaj Six Winged, więc też nie da rady. Więc no cóż, dużo się w zasadzie dowiedzieliśmy, mając tą całą mapę, ale cały czas mam jeszcze wiele innych sekretów. No i nie wiem, najprawdopodobniej trzeba będzie z główną fabułą właśnie tą stronę tutaj iść. Więc jeżeli was to interesuje, co się będzie działo w kolejnym odcinku, no to oczywiście zostawiajcie lajki, sobie dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki. A tutaj jeszcze zobaczę. O, mogę wsadzić już jedną flaszkę. What the hell? No, wspomnienie naszej córki. Jak wstawimy 4, no to wtedy się czegoś dowiemy. No więc to było w sumie na tyle na dzisiejszy materiał. Jeżeli was interesuje kontynuacja, to zostawiajcie lajki, sobie dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie to było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.